Jak Państwo mogli przeczytać, moja droga zawodowa nie otarła się dotychczas o film, w związku z tym w jakiś sposób jestem dziewiczy, jeżeli chodzi o ten teren i mam nadzieję, że to był jeden z powodów, dla których pani dyrektor zdecydowała się mnie tutaj zaprosić, bo jestem Państwu w stanie prawdopodobnie przekazać albo głupoty zupełne, albo informacje, które mówią, jak Państwa środowisko i jak ten biznes postrzega człowiek, który w biznesie mediowym, inwestycyjnym jest od lat bardzo wielu, natomiast nie jest na co dzień unurzany w środowisku filmowym. I teraz tak, prawdopodobnie wiele osób, które szuka pieniędzy na zrobienie filmów, które w ogóle zastanawia się, w jaki sposób podejść do tego, jak zainteresować świat finansów, świat, który dysponuje gotówką, którą można wyłożyć na produkcję, jak państwa postrzega. Ale zanim do tego dojdę, to chciałem jakby troszeczkę powiedzieć, jak ja sobie wyobrażam to, w jaki sposób państwo powinni zacząć myśleć o biznesie filmowym. Bo tak na dzień dobry, jeżeli mam potrzebę poszukiwania pieniędzy, no to oznacza, że szukam kogoś, kto jest mi w stanie te pieniądze albo dać, albo zainwestować. Jakby tu wydaje mi się, że jest pierwsza fundamentalna różnica, jeżeli chodzi o rozumienie tego, czym jest inwestor, a czym jest fundator. Bo na pierwszy rzut oka to jest dość banalne, natomiast z drugiej strony, jak się nad tym głębiej zastanowić, to bym powiedział tak. Strasznie często spotykam się z sytuacjami, w których przychodzi do mnie człowiek i mówi, że ma fantastyczny pomysł, z tego będzie na pewno fantastyczny biznes, natomiast jak usiłuję go tak podpytywać, to za chwilę okazuje się, że on ma pomysł, dobre chęci, ale jak się pytam, no dobrze, a ile na tym zarobię? Jaka będzie stopa zwrotu? Jakie mam ryzyko? To okazuje się, że on tak naprawdę oczekuje ode mnie wyłożenia pieniędzy i uwierzenia w jego biznes. I jakby następuje zwykle takie otrzeźwienie, po którym niestety duża część młodych przedsiębiorców się zraża i nie wraca jeszcze raz do swojego pomysłu, bo młodemu przedsiębiorcy bardzo często się wydaje, że jego pomysł jest tak przebojowy i tak ładnie się mówi z angielska, dysruptywny, że na pewno tym samym swoim pomysłem zdobędzie pieniądze. Natomiast no, tak nie jest. Tak, jeżeli przychodzimy po pieniądze, to musimy mieć świadomość, że inwestor robi to dla kasy, ordynarnie, dla kasy. I nie ma tutaj specjalnie zmiłuj się. Co więcej, jest bardzo tak, że ta osoba, na którą w pierwszej chwili trafiamy, nie jest tą osobą, która ostatecznie podejmuje decyzję, albo co więcej, jest osobą zawodowo zajmującą się reprezentowaniem tych, którzy powierzają pieniądze. Co też jakby niesie za sobą dalsze konsekwencje takie, że wszystko to, co, o czym zresztą przed chwilą w tej poprzedniej prezentacji było też mowa, wszystko to, co sobą reprezentujemy, żeby zdobyć zainteresowanie, żeby zdobyć uwagę tego człowieka, tak naprawdę jest tylko połową sukcesu, bo on przyjmie od nas dokumenty, zainteresuje się, ale przekaże je gdzieś do tyłu, a tam z tyłu zwykle są zawodowcy, którzy mają oczy wściubione w tabelę Excela i jakby nie mieli z nami kontaktu. Tak? To jest jakby też ten element, o którym bardzo często ludzie przychodzący po pieniądze na inwestycje zapominają, że ten pierwszy krok to nie jest jeszcze sukces, tak? Bo w większości wypadków gdzieś jest jeszcze to zawodowe tło, które decyduje o wydaniu ostatecznych pieniędzy. Także powiedziałem, kasa, zwrot, zainteresowanie i myślenie o tym, że ten, do którego się zwróciłem, to de facto bardzo często nie jest ten, kto podejmuje ostatecznie decyzję. I jakby te hasła, to jest oczywiście truizm, pewnie gdzieś już tutaj padło dzisiaj takie określenie, że w sumie mówimy o show biznesie i nie na darmo to słowo składa się z tych dwóch składowych, show i biznes, tak? Więc to też jest biznes. Mogę prosić dalej? Jak rozmawiać z inwestorem w związku z tym i jak sobie
podnieść prawdopodobieństwo, szansy tego, że zyskamy jego zainteresowanie, a co za tym idzie, być może zyskamy pieniądze na wymarzoną przez nas produkcję. No, moja taka podstawowa rada jest po prostu nauczyć się rozmawiać tym językiem, którym rozmawia nasz rozmówca. Jeżeli tym językiem nie potrafimy rozmawiać, jeżeli w nim się nie najlepiej czujemy, to po prostu znaleźć jakąś pomoc. To nie jest tak, że wszyscy się musimy znać na wszystkim. Ja się nie znam na 99,99% rzeczy, które państwo robią. No i w związku z tym, jeżeli bym chciał na państwa polu odnosić jakieś sukcesy, to bym po prostu próbował znaleźć ludzi, którzy się na tym znają i z nimi współpracował, żeby osiągnąć jakiś sukces. I jakby to z mojego punktu widzenia, jako inwestora, do którego przychodzą ludzie z pomysłami, jest tylko dobrze, jeżeli taki człowiek, który ma świetne pomysły, przytarga od razu ze sobą swojego kolegę i mówi tak, dobra, ja jestem świetnym informatykiem, nie wiem, biochemikiem, cokolwiek, tak, bo w funduszu zajmowałem się nie tylko kwestiami rynku internetowo-informatycznego, który przytargał ze sobą kolegę i mówi, to jest mój kumpel, on jest po SGH-u i on świetnie wszystko rozumie, tego Excela rozwali w 5 minut, tak, i to jest dla pana partner. Tutaj mam kumpla, który już jest na trzecim roku prawa, on będzie partnerem, który zabezpieczy nas od strony prawnej. I dla mnie, mówię, no to wow, to jest szacun, tak? To znaczy ten człowiek już coś zrozumiał, że sam pomysł i same jego dobre chęci, żeby nie wiem jak to fantastycznie brzmiało, to nie jest jeszcze wszystko, bo większość tych przedsięwzięć, z którymi się w życiu spotkałem, co więcej, nawet tych projektów, które już z jakiegoś powodu zyskały zaufanie i zostało w nie zainwestowane jakieś pieniądze, wywraca się nie dlatego, że pomysł był zły, bądź pomysł był źle zrealizowany. Większość z tych przedsięwzięć wywraca się z tego powodu, że ludzie, którzy się nim zajmowali, nie byli w stanie kompetencyjnie pokryć wszystkich pól zainteresowania czy obszaru działania przedsięwzięcia, za które się zabrali. To jest przeważnie największy problem startujących czy rodzących się biznesów. Druga rzecz. Jeżeli przychodzę do człowieka z prośbą o pieniądze i mówię, że mam dla niego fajny pomysł i na pewno na tym zarobi, to druga najważniejsza rzecz jest absolutna przezroczystość finansowa. Jeżeli już jak sobie powiedzieliśmy, nie porozumiewamy się do końca tym samym językiem, nie te same elementy procesu biznesowego zwracamy uwagę, to oznacza, że tym bardziej takiemu inwestorowi jest trudno dokładnie zrozumieć, na czym polega proces produkcji, tak, co to jest development, na co się wtedy pieniądze wydaje, co to jest postprodukcja, produkcja i tak dalej. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie mu przedstawić budżet, w którym będzie krateczka po krateczce, łopata logicznie nazwane, najlepiej bez slangu zawodowego. Co to jest za wydatek, czemu on służy, tak? I jakoś to wszystko chronologicznie poukładane, to zaczynamy zyskiwać jego zaufanie, bo on to rozumie. Tak? Nie ma tego pierwszego od razu wycofania się do tyłu pod tytułem no fajnie, to jest jakieś fantastyczne przedsięwzięcie, ale ja nie do końca rozumiem, kiedy i na co są wydawane moje pieniądze, tak? Bo to są przecież jego pieniądze. Gdzie jest jeszcze akcenty, na które uważam, że warto położyć nacisk? To, co wcześniej było też powiedziane przy poprzedniej prezentacji, jasne, krótkie korzyści. Jest w świecie biznesu taki slogan pod tytułem elevator speech, to znaczy, że biznes musi być możliwy do przedstawienia w tej chwili, kiedy prezesa złapiemy, wciskając się z nim do windy na parterze, jak on ma w tym wieżowcu swoje biuro na górze, to w tym czasie, kiedy nas nikt nie wyrzuci, żadne sekretarki i ochrona, to my w tym czasie musimy mu umieć opowiedzieć o całym biznesie i pokazać mu dokładnie jego korzyści. I to jest oczywiście anegdota, tak? Ale coś w tym jest, tak? Czyli musimy umieć w bardzo krótki, precyzyjny sposób opowiedzieć nie tylko o tym, czym jest nasze przedsięwzięcie, ale też umieć pokazać korzyści, jakie ten człowiek osiągnie z tego, że będzie naszym partnerem w biznesie. W
czym jeszcze tak na bieżąco widzę różnicę w porozumieniu się z inwestorem, jeżeli chodzi o produkcję filmową? Jak ja na to patrzę okiem, podkreślam, zupełnego laika, jeżeli chodzi o biznes filmowy, to dla mnie na przykład taką wielką różnicą jest to, że jeżeli myślałem wcześniej o czymś, co jest biznesem przedsięwzięcia filmowego, to ono się zaczyna rzeczywiście gdzieś tam na etapie myślenia o scenariuszu i tworzenia scenariusza, a kończy się na etapie rozliczenia pieniędzy z ostatniego okna, w którym jest eksploatowany film. Natomiast jak zacząłem troszeczkę zagłębiać się w to, w jaki sposób biznes filmowy jest przedstawiany od strony takiej ekonomicznej jako przedsięwzięcie, to zobaczyłem, że to jest tak straszliwie poszatkowane. Tak? Czyli jest producent, potem jest dystrybutor ze swoimi rzeczami, są kina i jakby z tego się nie robi, to się przestaje kleić. Tak? Dla mnie, dla laika. To nie jest dla mnie logiczny ciąg zdarzeń, które mogę sobie ułożyć w jednym Excelu, i jakby tu mi się kliknie, to tu mi się pokaże suma, to będzie wynik. Tak? To też jest jeden z elementów, który powoduje, że dla osoby zupełnie spoza środowiska, tylko na co dzień obcującej z Excelami inwestycyjnymi, to zaczyna być, pojawiać się takie pytanie, no tak, ale czy to jest na pewno jedno przedsięwzięcie? Tak? Bo to się nagle dzieli na jakieś etapy, które z punktu widzenia świata finansowego, inwestycyjnego, wcale nie są rozłącznymi etapami. To jest wszystko jeden ciąg, tak? Czyli dzisiaj zaczynam i tamte za parę lat, jak ostatnie telewizje z krajów Dalekiego Wschodu może to kupią, tą naszą produkcję, a może nie, i nam coś zapłacą, to tam jest dla mnie ten horyzont tego biznesu, jaki chcemy zrobić. Dobrze. Mogę prosić dalej? Zastanawiałem się też nad tym, czy jest element taki, w którym możemy to w cudzysłowie przetłumaczyć jeden do jeden na język biznesu, na język inwestycyjny. I tak jak zresztą przed chwilą już Państwu zdążyłem powiedzieć, tak dojechałem do jakiegoś momentu, bo na początku byłem strasznie podjarany, że się uda, tak na pewno. Tak, pomysł, outline, idea, one pager w świecie biznesowym, nowela, treatment, dokument sygnalny, teaser, super. Scenariusz, część opisowa, biznesplan. Fantastycznie. Budżet filmu, tak, no ale zaraz, budżet filmu to nie jest kalkulacyjna część biznesplanu, no bo zaraz, no brak mi właśnie tej perspektywy, o której mówiłem. I tak naprawdę na tym, w tym momencie kończy się takie proste przełożenie myślenia inwestycyjnego świata pieniążków, kasy ordynarnej na świat produkcji filmowej. To nie jest tak, że tam zupełnie się dalej nie da, natomiast to już wymaga dużej gimnastyki, opowiedzenia. No, czy ta historia wokół takiego biznesplanu zaczyna się rozbudowywać. Znowu, to nie jest, że się nie da. Szukajmy pomocy tych, którzy nam pomogą, którzy rozumieją cały ten proces po jednej i po drugiej stronie, i w jaki sposób ubiorą tą całą opowieść i ten cały biznes w zrozumiały, jednolity ciąg zdarzeń. Tak, to sądzę, że możemy sobie pominąć, bo mam jakieś takie przeświadczenie, że pewnie o tym wszystkim Państwo tutaj już dzisiaj słyszeli, a jak nie, to tylko jakby szybko powiem. Także będąc specjalizowanym funduszem, załóżmy, że pani dyrektor jest reprezentantką funduszu i ma tam gdzieś z tyłu w walizkach pieniądze, tak? Że to są jej pieniądze. To jakby byłaby sprawa dosyć prosta, bo to jest bardzo wyspecjalizowane przedsięwzięcie, dedykowane do produkcji filmowej i już, tak? Czyli znaczy, że ktoś przyniósł pani dyrektor pieniądze w walizce i powiedział, to są pieniądze na produkcję filmową, proszę je inwestować. Natomiast zwykle sprawa tak prosto nie wygląda, bo jednak uderzamy do ludzi z pieniędzmi, do przedsięwzięć, do funduszy, do business angeli, którzy nie mają takiego bardzo jasnego sprecyzowania na to, na co też oni by chcieli wydawać pieniądze. W związku z tym zawsze musimy mieć z tyłu głowy informację, no dobrze, jeżeli ja go namawiam na to, żeby mnie dał pieniądze,
to znaczy, że on w tym samym momencie nie wyda tych pieniędzy na co. Tak? I trzeba sobie spróbować zbudować parę takich alternatywnych scenariuszy, mówiących, na co to ten mój inwestor potencjalny mógłby wydać pieniądze i zastanowić się, ile on by tam zarobił. Czy ta moja propozycja to jest w ogóle dla niego atrakcyjna? Czym ryzykuje tam, czym ryzykuje tu? Jaka stopa zwrotu inwestycji jest tam, jaka tu? Jaki czas do zwrotu inwestycji jest tam, jaki tu? Tak? No, nigdy nie można zakładać, że jesteśmy jedynym, że tak powiem, na świecie, czy w zasięgu wzroku inwestora podmiotem, w którym aktualnie możemy zainwestować. To też było przed chwilką troszkę poruszone w poprzedniej prezentacji, ale to jest być może truizm, tak? Ale naprawdę bardzo często lekceważony. Dowiedzmy się maksymalnie wszystkiego o tym, kim jest nasz potencjalny inwestor. W co inwestował, w co nie inwestował. To jest równie ważna informacja. I jakiego typu przedsięwzięcia mu się udały, jakiego mu się nie udały. To też jest ważna informacja. Bo to, pomimo tego, że zainwestował, to znaczy, że do pewnych ma w jakiś sposób jest gorzej nastawiony. I staraj się tak przedstawić, tak sformatować swoje przedsięwzięcie, to wcale nie znaczy o to, że musimy w jakiś sposób naginać, nie wiem, scenariusz, naginać swoje oczekiwania na polu takim ekspresyjno-artystycznym. Ja mówię o jakby przygotowaniu tej warstwy biznesowej, tego, co mu tak naprawdę na koniec sprzedajemy. Musimy się też uzbroić w cierpliwość i jakby zawsze pamiętać, że dla takiego zwykłego wygi inwestycyjnego świat show biznesu to jest tak fajnie z nimi pójść na imprezę, pobawić się, wesołe dziewczyny, wesołe chłopaki, ale co oni z tymi pieniędzmi zrobią, to tak nie do końca wiadomo, tak? I czy im bezpiecznie podawać. Jak mam dużo i sobie mogę pozwolić, żeby im dać pieniądze tak naprawdę, to fajnie. Jakby trzeba w związku z tym konsekwentnie od początku budować swój wizerunek i swoją wiarygodność jako człowieka, który mu przyniesie z powrotem pieniądze, bo przecież na Boga o to chodzi. Tak? Czyli musimy od początku budować swój wizerunek, swojej firmy, siebie samych w taki sposób, w którym uprawdopodobnimy temu człowiekowi, że na dzień dobry jak nas zobaczy, to powie, wow, no ten gość niby artysta, ale wygląda fantastycznie, tak? Zawodowiec, zwróci mi tą kasę, zarobię na tym. Super, tak? To zaczynamy rozmawiać. To już jakby powtarzałem 3-4 razy na różne sposoby, ale znowu jakby gdzieś tam podkreślam. Tak? Nie wszyscy się musimy na wszystkim znać. W związku z tym musimy maksymalnie wszystko umieć pokazać i wytłumaczyć. Nie ma możliwości takiej, w której w naszym biznesplanie, w naszym budżecie są jakieś linie, których w ogóle nie potrafimy wytłumaczyć, a na co my te pieniądze wydajemy. Tak? Jeżeli mamy problem pod tytułem nie wiem, czy umieszczę tą scenę w filmie, czy nie, albo nie wiem, czy tutaj będę miał jakieś efekty specjalne, czy nie, a to potencjalnie jest, nie wiem, pół bańki. To na Boga napiszmy, tak? Rezerwa na nieoczekiwane wydatki związane z realizacją takiej sceny albo nie. Pół miliona, to nie jest źle, tak? To jest uczciwe postawienie sprawy. Natomiast chowanie jakichś kus w budżetach, jak to się popularnie mówi, jest najgorszą możliwą opcją, jaką sobie możemy wyobrazić, tak? Tutaj troszeczkę dodam, tu dodam, tu dodam, tu dodam, tu dodam, a potem jak mi ta scenka wskoczy, ja po prostu ciach, wytnę z tamtych po 10% i pół bańki mam przeoszczędzone. Bo jeżeli nas na takim numerze złapie na dzień dobry i jeszcze się gdzieś na zewnątrz skonsultuje, to cała nasza wiarygodność pryska w ułamku sekundy. Tak. Jak wiem, że już dzisiaj Państwo też usłyszeli, to nie jest tak, że nie ma na świecie przedsiębiorstw czy ludzi zawodowo zajmujących się pomocą pozyskiwania pieniędzy na produkcję filmową. To, że ich nie ma na naszym rynku dotychczas, to wcale nie znaczy, że ich nie będzie, tak? To jest tak, że rynek nie znosi pustki. Jeżeli się okaże, że nagle
są produkcje i jest po drugiej stronie możliwość zrobienia atrakcyjnego biznesu i jakby istotne jest w tym nie tyle to, że, bo jakby ja sobie zdaję sprawę, że byli ludzie, którzy podchodzili w sposób inwestycyjny do produkcji filmowej i że tego typu partnerstwa i biznesy się w Polsce zawierały, natomiast dotychczas nie było na dużą skalę przedsięwzięcia, które robiło to w sposób powtarzalny, którego track record będzie taki, że on może powiedzieć, zająłem się tym zawodowo i tak co roku mam 3, 4, 5 produkcji, dzięki mnie, które mogły powstać. I jakby mam nadzieję, że tego typu przestrzeń biznesowa w Polsce wypełniać się będzie coraz szybciej, czy się wypełni za chwilę. Dwa, myślę, że to jest dobre dla jednej i dla drugiej strony. To znaczy zarówno państwu jako producentom będzie lepiej i łatwiej pozyskiwać te środki i z drugiej strony dla ludzi, którzy chcieliby zawodowo zająć się inwestowaniem w produkcję filmową, to też podnosi barierę bezpieczeństwa i zrozumienia tego, jak ten proces wygląda. Także jak może Kamil podczas swojej prezentacji wspomniał, czy nie wspomniał, mam nadzieję, że już niedługo przy współpracy z Kamilem będziemy mogli coś Państwu więcej na ten temat też zaproponować. Dziękuję pięknie.